Jestem w centrum Katowic na alei Korfantego. Jadę w prawo w ulicę Skargi i przejedziemy sobie przez centrum do ulicy Mikołowskiej. Ja sobie tutaj pojadę może przez Sokolską. Tutaj oczywiście Skargi, Sokolska, duży ruch, także duży ruch pieszych. Nie wiem, czemu ten pojazd przede mną, ten kierujący, nie podjeżdża bliżej. Skręcamy w prawo Mickiewicza. Ja pojadę tutaj prosto, pojadę przez Plac Wolności, czyli skrzyżowanie z ulicą Sokolską. Będę tutaj skręcał w lewo. Jak widzimy, mamy do czynienia z sygnalizatorem ogólnym. Czyli ja, jadąc w lewo, będę musiał ustąpić pojazdom, które będą z przeciwka Mickiewicza jechały na wprost, bądź też skręcały w prawo. Ze skręcającymi w lewo powinniśmy się minąć prawymi bokami. Uważam także na pieszych i jadę cały czas do Placu Wolności. Placu Wolności, który jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. I na którym to skrzyżowaniu o ruchu okrężnym będę zjeżdżał pierwszym zjazdem. Natomiast ja sobie, zanim zjadę w Gliwicką, ten Plac Wolności objadę. On jest naprawdę miejscem ciekawym. Bardziej, że po mojej lewej stronie jedzie tramwaj. Tramwaj, któremu teraz muszę ustąpić, bo tramwaj wyjeżdża na mój pas ruchu. I to tramwaj w tej sytuacji miał pierwszeństwo. Tramwaj znowu z pasa zjechał. I znowu tramwaj zjeżdża. Tutaj w 3 maja. I ja znowu muszę mu ustąpić. To znowu on ma pierwszeństwo. Jesteśmy w sytuacji równorzędnej. Upewniam się, czy nie nadjeżdża kolejny. No i teraz jadę właśnie do ulicy Gliwickiej, czyli do tego pierwszego zjazdu, patrząc od strony ulicy Sokolskiej. Obecnie wyłączona jest ulica Sądowa, czyli drugi zjazd.
Od tego co widzę, tam już przejazd chyba jest. Jadąc przy tramwaju, troszkę zbyt się skupiłem na samym tramwaju, a nie na tym, co się działo obok. Natomiast jadę Gliwicką do skrzyżowania z Bocheńskiego i z ulicą Geppert-Meyer. Ja będę oczywiście na skrzyżowaniu z sygnalizacją skręcał w lewo. Czyli znowu ustawiam się na torowisku i z tego pasa zlokalizowanego właśnie na torowisku będę skręcał w lewo. Oczywiście zanim wjechałem na torowisko, musiałem upewnić się, że nie nadjeżdża tramwaj. Gdyby się on tam pojawił, miałem obowiązek mu ustąpić. Co do samego skrzyżowania, jak widzimy, skrzyżowanie z ogólnym sygnalizatorem. Oj, z lewego pasa do skrętu w lewo i jazdy na wprost do skrętu w lewo. Pojechał sobie w prawo. No, bandytyzm w czystej postaci. Natomiast ten kierujący mógłby podjechać bliżej. Dlaczego stoimy w tym miejscu, gdzieśmy się zatrzymali? Skoro tamten pojazd bandycko zjechał, no to my się ustawiamy, nie boimy się. Sprzeciwka pojazdów nie mamy. Mimo wszystko się upewniam. Upewniam się również, czy nie nadchodzą piesi. No i jesteśmy na ulicy Geppert-Meyer. Obecnie w związku z wyłączeniem z ruchu ulicy Sądowej, powiem szczerze, ten dojazd do Mikołowskiej tędy, no to jest, można powiedzieć, sama przyjemność. No w drugą stronę to może tak cudownie nie wygląda, ale kto to widział, żeby o godzinie 13 tutaj jechać na takim dużym luzie. Sądowa widać częściowo już jest otwarta, bo jakieś pojazdy tam jeżdżą. Sygnalizacja już działa, także można powiedzieć, no w ostatnich dniach chyba miałem okazję przejechać ulicą Geppert-Meyer bez korka związanego ze skrzyżowaniem z ulicą Sądową. No i już kręcam w prawo w Mikołowską. Tutaj już sygnalizator kierunkowy, czyli mój tor jazdy nie będzie się tutaj oczywiście, nie będzie się przecinał z żadnym innym uczestnikiem ruchu. Jest zielone. No i jestem na ulicy Mikołowskiej, jadę w kierunku autostrady A4. No i znowu troszkę pojeździmy po centrum Katowic. Jestem w tej chwili na Młyńskiej. Przede mną dworzec i Galeria Katowicka. Oj, będzie troszkę ciasno. Jadę do skrzyżowania z Dworcową, a później pojadę w boczną Mariacką, czyli przy starym
dworcu w Katowicach. To pewnie ten wyjazd tutaj troszeczkę nam zajmie czasu. Jest światło zielone. Ruszamy. I znowu światło czerwone. Uszczęszczę oczywiście pieszą. I dopiero wjadę za przejście. Tutaj duża ilość tych świateł, można się naprawdę pogubić. Jestem tutaj nie pierwszy raz, ale jakbym miał opisać na pamięć, w jaki sposób tutaj pojechać, to bym nikomu z Was tego miejsca nie opisał, dlatego też może się też ten mój komentarz troszkę chaotyczny komuś wydawać. No ale co zrobił ten pierwszy? Tutaj przejechał za sygnalizator, mimo czerwonego. Ach. Ja chcę jechać do Mariackiej, czyli muszę tutaj zająć ten pas i jadę na wprost. Stop oczywiście. Z mojej prawej nic nie jedzie. Tramwaju nie mamy. Jeszcze tutaj jakieś remonty, duży pojazd, który nieco nam przystawił, zasłonił widoczność. Nakaz skrętu w prawo przed nami. Jak widać, ów nakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych, które mają prawo tutaj wjechać w Mariacką. No tutaj dosyć ciasno. No i jadę do końca tej drogi. Na jej końcu nie będę miał wyboru co do kierunku jazdy. Natomiast jako iż na końcu kolejnej drogi, w którą będę skręcał, również będę jechał w lewo, będę ustawiał się przy lewej krawędzi, też na lewym pasie. Tutaj z dwóch pasów możemy skręcić w lewo we francuską. Tego ustawiam się, jak już mówiłem, przy lewej krawędzi i po skręcie zajmę skrajny lewy pas. Jak widać, sygnalizator kierunkowy, bezkolizyjny.
gdybyście skręcali tutaj z pasa prawego. Oczywiście trzeba by zająć pas prawy. No i czerwone przy Mariackiej, ruch otwarty dla pieszych. Na kolejnym skrzyżowaniu znowu pojadę w lewo. Ustawię się mogę się ustawić dowolnie, tak jak autobus, jak i mogę zająć skrajny lewy pas. Dwa pasy nam skręcają w lewo. Ja pojadę przy tej lewej krawędzi, wobec czego po skręcie tutaj również będę na pasie lewym. A dlaczego tak? Bo będę teraz skręcał na najbliższym skrzyżowaniu w prawo. I ten skręt w prawo wykonam właśnie z prawego pasa. O, widzę, tutaj troszkę zmieniono organizację ruchu. Jeszcze do niedawna tutaj występował sygnalizator S2, czyli w prawo była czerwona strzałka, która była nad pasem ruchu, nad pasem prawym, wobec czego tylko z prawego pasa można było w to prawo skręcić. Więc to wam chciałem pokazać, na to zwrócić uwagę, wobec czego ja nie będę jechał w prawo, pojadę prosto w kierunku rynku. Jest światło zielone. Zjadę tak jak pojazd przede mną. Jak widzimy, ten odcinek droga bez przejazdu. Tutaj mamy zakaz zawracania, który nam się w tym momencie kończy. I tu przed nami miejsce do owego zawracania wyznaczone. No i ja w tym miejscu oczywiście zawrócić będę musiał, nie mam innego wyjścia w tym momencie. Nie wiem, co się tutaj dzieje, czemu stoimy. Czyżby tam ktoś wyjeżdżał z miejsca parkingowego? Chyba tak. No nie wiem, czemu teraz nadal stoimy. No cóż, zawracamy, bo ja troszkę tam tutaj ten sprzeciwka zblokował to miejsce. Ciężarówce sprzeciwka oczywiście musiałem ustąpić. Nie zawróciłem idealnie w miejscu do tego wyznaczonym, bowiem pojazd przede mną nieco mi to miejsce zastawił. No i cóż, pojadę w lewo, czyli teraz dopiero pojadę w Szkolną. Podobnie jak sprzeciwka. Również sygnalizator kierunkowy, bezkolizyjny.
Zastanawia mnie tylko, dlaczego skoro samochody mają ruch otwarty na wprost, dlaczego jest zamknięty ruch dla tramwajów? Co jest tego przyczyną? Skoro ich tor jazdy w żaden sposób się nie przecina, troszkę bez sensu. No ale cóż, nie jestem inżynierem od budowy dróg, więc nie będę na ten temat niepotrzebnie rozmyślał. I zgodnie z nakazem wyjadę w lewo.